Zdarza mi się śledzić poczynania twórców niezależnych, szczególnie szczycących się pochodzeniem polskim i próbującym jakimś nietypowym pomysłem zawojować rynek gier wideo. Wszyscy na pewno słyszeli o bardzo polskim, a nawet jeszcze mi bliższym bołuckim Superhot, w którym palce maczać będzie nawet sam John Carmack. Jednak nie wiem, czy udało wam się trafić na inną rodzimą ciekawostkę, której pełna wersja zapowiedziana jest na listopad tego roku, ale w Alfę możemy pograć już dziś, umilając sobie sezon ogórkowy oraz deszczowe dni wakacji. Siemanko, z tej strony Maksior, a to jest kolejny odcinek programu Granie Instant, w którym powiem wam kilka słów o Darkwood, dostępnym obecnie na Steamie w formie wczesnego dostępu. Mroczny Las jest dziełem polskiego Acid Wizards i powstaje za sprawą bardzo modnego ostatnio crowdfundingu. Jednak czym właściwie jest ta gra? W teorii jest to survival horror z elementami RPG, jednak takie sklasyfikowanie gry jest dla niej krzywdzące. Tytuł zawiera w sobie wiele elementów zaczerpniętych praktycznie z większości znanych nam gatunków. Można powiedzieć, że to swoisty potwór Frankensteina, jednak w przeciwieństwie do niego całkiem atrakcyjny. Założenie rozgrywki jest całkiem proste. Lądujemy w tytułowym lesie i w ciągu dnia musimy eksplorować okolice i zbierać zasoby, aby potem przetrwać noc w towarzystwie milusińskich straszydeł. Gra korzysta z widoku z góry, ale żeby nie było za łatwo, w końcu to survival, nasz bohater ma ograniczone pole widzenia. Dlatego oprócz badania otoczenia wzrokowo musimy używać również słuchu. I tu kłania się wspaniała warstwa audio. Odgłosy otoczenia są świetne i naprawdę pomagają nam zlokalizować niebezpieczeństwo. Dlatego rozgrywka jest dużo trudniejsza, kiedy na przykład pada deszcz. Szczerze przyznam, że jestem zachwycony pomysłem, jaki mieli twórcy na rozgrywkę. Darkwood to prawdziwy survival. Musimy zbierać zasoby, aby stworzyć broń, lekarstwa, rozwijać postać i budować nasz schron. Do tego mamy ograniczony ekwipunek, więc należy dobrze zaplanować, co bierzemy ze sobą. Pod wieloma względami przypomina mi to Don't Starve. Nie martwimy się co prawda o żołądek, ale o beztroskim hasaniu i tłuczeniu niemilców również nie może być mowy. Nawet jeśli nasz bohater jest odpowiednio wyposażony i wyćwiczony, długotrwała walka z potworami może się dla niego skończyć utratą zmysłów. Wreszcie przejmujemy kontrolę nad człowiekiem, a nie Rambo-robotem, który tłucze legiony przeróżnych maszkar i nawet mu brewka nie drgnie. Ucz się, Resident Evil. Jeśli chodzi o śmierć, to nie jest może ona jakoś szczególnie uciążliwa. Jednak tylko pozornie. Nie tracimy doświadczenia ani naszych przedmiotów. Jedyne, co jest nam zabierane, to czas. Kiedy giniemy, budzimy się w naszym schronie następnego dnia, a las w międzyczasie żyje swoim życiem. Może się okazać, że podczas naszego nieżycia dookoła naszej kryjówki zagnieździły się różnej maści wrogo nastawione maszkary. To, co jest w Darkwood piękne, to animacje. Postacie poruszają się bardzo naturalnie, co jest rzadko spotykane przy takiej stylizacji grafiki. Liczę na to, że gra rozwinie się w dobrym kierunku. Jest to póki co wersja alfa, więc zawiera sporo błędów i niedoróbek. Specjalnie nie wspominałem o fabule, bo udostępniono dopiero pierwszy rozdział i nie wiem, jak ona potoczy się dalej. Póki co zapowiada się ciekawie. Zachęcam więc was do śledzenia losów tej produkcji, która mam nadzieję, że po raz kolejny udowodni, że Polacy potrafią robić dobre gry.